Dzisiaj w końcu moja maszyna. Przyszedł czas na serwis, bo kurczaki robię przy innych, a przy moim co? Byliśmy ostatnio na zlocie, kilometry trochę poleciały, ale tak to fajnie się nim jechało, powiem wam. Wymienimy sobie olej w silniku, pierwszy raz w sumie. No i zobaczę sobie, jak tu się po kolei co odkręca, może tam powiem przy okazji, także taki szybki serwis. Z garażu tak rzadko filmy wpadają, bo no nie mam czasu ostatnio nawet, żeby te filmy składać, bo no lipa, powiem wam, że teraz jestem w domu, ale no czas na robotę tu mam w koło, ale na składanie takich filmików, no to coś tam na szybko złożę i tyle. Ale to kiedyś tam nadrobimy. W dzisiejszym odcinku miała być wymiana oleju, to też szykuję klucze. Tu już wszystko mam przygotowane. Proszę bardzo, wymiana oleju i filtra. Czyszczenie sitek oleju. Proszę bardzo, newtonometry, wszystko mamy rozpisane, także według tego robimy, żeby nic tam nie gwintów nie poobrabiać, bo naprawdę taka perełeczka motorze, szkoda by było jakiś gwint w ogóle obrobić czy coś w tym rodzaju. Czyli wszystko robimy zgodnie z książką. Dodatkowo jeszcze szycik mam specjalny. 1 maj z data zakupu, przebieg 17 godzin, 400 km. Wszystko będę sobie wpisał, co ile wymieniałem, także wszystko będzie jasno. Zobaczymy, ile moto pochodzi, no bo to moto raczej już nie będzie do sprzedania w najbliższych latach. Ale zobaczymy. Dobra, do roboty. Ale pierw wypasowało rozgrzać sprzęt, więc niech sobie pochodzi trochę. No i to jest piękne, podchodzicie. Pyk. I pyk. I już śmiga. No i pyk starczy. Pierwsze co, siteczko z korkiem spustowym. Korek mamy tu z magnesem. Ten dalej, bliżej mamy siteczko. Także wykręcamy trochę, jak po ramie poleje się to. To nic. Kurde, leciutko. Ale już się nie zmieniałem, jak kupiłem, także no, kurczę, z czasem to było słabo. No już najwyższa pora na niego była. Siteczko. Znaczy magnesik. Opiłków jakiś nie ma. Troszeczkę. Trochę oleju tu wchodzi. Od razu sobie umyjemy. I teraz pyk. Siteczko oleju. Proszę bardzo. Ładne siteczko. Patrzę, czy jest różnica w którą stronę, ale chyba nie. Na razie tu później do mycia się da. Korek sobie trochę spustowy z drugiej strony otworzę. A, gorący wydech. No i mamy jeszcze jedną śrubę od spodu. Też elegancko, do wszystkiego jeden klucz. Także bez kombinacji, 14. I hop. I tu też powinno być siteczko. Albo nie. Albo tak, nie wiem już. Chyba jest. Powoli, powoli. Zobaczcie, ile jeszcze oleju tu leci. Z każdej strony sobie wyleci. I tu mamy takie mniejsze siteczko. Je wkładamy. Tak by wychodziło na to. No. Jest tego oleju, nie? Ale fajnie właśnie, że jeden olej bez kombinacji. Filterek teraz. Serwisówka podaje, że sobie pozamykać teraz te śruby, ale ja wolę, żeby mi sobie wszystko zleciało. No. Filterek jest wyżej, to wolę pierw filterek założyć.
później dopiero. A, co ma zlecieć, niech zleci jeszcze. Luksus, jak wszystko takie nowe. Kurde, jaki czyściutki. Bez opiłków. Dobra, tu go na razie wrzucimy. Niech sobie pływa. Zobacz, sobie nim poruszam. Zawsze tu coś może więcej tam się wyleje. No ale chyba dobrze zleciał. Już za wiele nie widać. O, tak jeszcze można zrobić. O kurde, jaki ciężki. No, jest to trzymać, powiem wam. Zmywaczem trochę wszystko ładnie sobie spłynie. No i dobra, możemy aplikować filterek nowy. Oryginał z KTM-a. O, nawet O-ring dali. Cyk. Nowy O-ring. Tego do kosza. I dokręcamy 6 Nm. Kurde, to bardzo mało. I jest. Dobra, ja sobie pomyję te sitka wszystkie, wypryskam powietrzem i za chwilę wrócę. No i dobra, wszystko pomyte ładnie, siteczka wypsikane. Sobie tu trochę umyjemy, co tam zleci. Od spodu mamy taką śrubę dużą z O-ringiem uszczelniającym. Dokręcamy ją sobie na 15 Nm. No i starczy. Teraz tu mamy to sitko. Je trzeba wsunąć tam w otwór po drugiej stronie. I teraz taki patent, tam jest po drugiej stronie takie oczko. Jak sobie weźmiemy klucz, przeduszkę. O, to tam musi nam wejść nasz filterek. Ja to zakładam na klucz, bo jakby nam wpadło, to wiecie co by było. I siedzi. Można po prostu wsunąć za nisko i wtedy wpadnie. Będziemy musieli tam grzebać. Już raz tak miałem później z szczypcami. Chyba w opykładzie nawet mi wpadło. Chciałem je wyciągnąć. A tak po przeduszkach sobie wsuniemy fajnie. I gra. Dekielek z O-ringiem. I tu nie musimy nic zmieniać, w kluczu też 15 Newtonów. I korek spustowy z magnesem mamy na 20, z tego co wiem, tak? No, 20, śruba z magnesem. No i tak. Sobie pryśniemy jeszcze gdzieś, jak nam poleciało. To nam odparuje ładnie. Idziemy na drugą stronę. No i teraz co do oleju, litr 20 wchodzi. Daję takiego Amos Oila 10W60. Poprzednik taki lał. Podobno dobry olej.
więc ja też leję. Chociaż kolejny przypuszczam, że możliwe, że coś zmienię. Ale zobaczymy, teraz po prostu jeszcze miałem od poprzednika, bo mi dał, to dokupiłem trochę. A następny olej jakiś inny może spróbuję. To lejemy tego litra. Ale rzadziutki. Tam ktoś może napisać, że do filtra oleju trzeba wlać. Trzeba, nie trzeba. Ja już tyle olejów wymieniłem. Nigdy do filtra nie lałem, problemu nie było. I tu też nie zamierzam. Tylko w ten sposób, jak teraz demonstruję, zawsze będę sobie zmieniał. Po prostu na chwilkę odpalę i zaciągnie, doleję i też to będzie chodzić. Dobra, na razie starczy, ja sobie zobaczę, odpalę na chwilę i jeszcze doleję na pewno. Kurde, ale kosz sprzęgłowy ładny. Idealny wręcz. Może wam pokażę nawet. Nie wiem, czy widać na kamerce. Mywka sztuka. No i tak by to wyglądało. A co do samego sprawdzenia oleju, to nie sprawdzamy na zimnym, tylko grzejemy motocykl do temperatury roboczej i po wyłączeniu silnika odczekać 1 minutę. I dopiero wtedy dokonać kontroli. Czyli grzejemy maszynę, czekamy minutkę i patrzymy, czy jest w połowie okienka. No dobra. No i cyk, olej zmieniony. Tak jak tam było mówione, odpaliłem sobie, powstał minutę, dolałem jeszcze trochę więcej niż litr 200 wchodzi. Chyba wlałem koło litra 400 nawet. Chociaż tam nie było, no nie, 300 licząc. Bo tam jeszcze jest podane o tym filtrze, żeby tam wlać trochę i dopiero tu później litr 200. No ale to możemy, tak jak mówię, sobie sprawdzić tu w okienku w każdym momencie. Teraz jest tak jak trzeba. Trochę pobrudziłem maszynę. Czyli wymieniliśmy sobie 23 godziny, 701 km przebiegu. Olej następny, nie wiem, 10 godzin chyba, góra 15. I tak sobie będziemy zmieniać. Sobie planuję olej w lagach zmienić, bo to też jak stało i w amorku, bo jak stało, to mówię, pasowałoby nawet te uszczelniacze, te gumowe elementy powymieniać. No i dobra, to tyle. Trzymajcie się.